No tak. No, raz, dwa, trzy, pięć. O, dziś szaman facjaty pokazywać nie będzie. Moi mili, witam. No dziś jakoś się udało nadać, chociaż dzień intensywny, warsztatowy. Jak widzicie, chciały się do nas wprowadzić pszczoły, ale niestety szaman nie przewidział, że będą chciały na chondraskach zamieszczać pszczoły i niestety musiały polecieć dalej w poszukiwaniu nowego domu, bo to były takie pszczoły wyrojone, tak to się mówi. To znaczy takie, które opuściły ul albo ze względu na to, że urodziła się druga królowa, albo ze względu na to, że coś im nie pasowało i po prostu porzucają ul i wtedy je trzeba złapać. No, szaman nie jest specjalistą od pszczół, więc się tutaj zastanawialiśmy, czy to może nie dzikie. No, ale to bardziej była informacja, no bo zamanifestowała nam się przestrzeń po prostu zbiorowa, można powiedzieć, i taki umysł, no, genetyczny, jak to szaman nazywa, bo właśnie te owady w taki sposób, słuchajcie, funkcjonują na wspólnym umyśle, chociaż oczywiście teorie są naukowe, że przekazują sobie informacje czułkami i tak dalej, ale nad tym wszystkim jest właśnie umysł, który tym procesem całym, każdym osobniczym, czyli każdej jednej z pszczół zarządza. No i w zasadzie obserwowaliśmy od samego początku, jak najpierw się nam zaroiło na chondraskach i po prostu było gęsto i mimo, że no taki ul, z tego co pamiętam, to nie jest jakaś tam niesamowicie liczna ilość pszczół. Nie pamiętam już ile, więc nie będę wymyślał, ale no na pewno nie idzie to w jakieś tam tysiące, to chyba jest kilka tysięcy co najwyżej. Ale dźwięk tego był taki, że powietrze całe wibrowało. Nigdy tego szaman nie widział na żywo, tylko ewentualnie w jakichś telewizorach, jak jeszcze oglądał. Dzisiaj mieliśmy okazję to obserwować, no bo była to zarąbista informacja też, słuchajcie. Zaczęliśmy właśnie kręciołek, który tutaj będzie bardzo specyficzną rolę pełnił. No i przy okazji cały ten proces zainicjowały właśnie pszczoły. Tu już na tym zdjęciu widzicie, jak one osiadały na takim niskim drzewku. Z reguły one się wieszają gdzieś na jakiejś gałęzi drzewa i wtedy można je odciąć gałąź, do worka cały ten rój złapać i zanieść do ula. A tutaj no to nie były takie, gdyby pewno zawisły na drzewie, to szaman by, no, może byśmy je złapali w prześcieradło i wyruszyli na poszukiwanie ula, żebyśmy tutaj mieli na chondraskach miód, ale ponieważ one siadły na takim drzewie, że nie było ich jak zebrać, a poza tym tutaj mieliśmy też fachowca prawie od pszczelarstwa, więc mieliśmy szybko informację, że to trwa góra kilka godzin, one nawet 2 godziny nie siedziały na tym drzewie, no i potem po prostu najpierw osiadły wszystkie, także coraz mniej ich było w locie, w przestrzeni, a później, o tu jeszcze więcej się okazuje, także całe to drzewko, które tam raptem miało 1,20 m wysokości, było po prostu oblepione, jeden wielki rój. No tutaj Alina już komentuje, że oczyściły pole i otworzyły nowe. No one tutaj nie potrzebują pola oczyszczać, bo pole takie jak mamy na chondraskach, to pole czyści dużo większe pola i jakoś daje radę, no ale z pewnością informacja i manifestacja umysłu genetycznego właśnie w postaci tego roju. No a przy okazji też otworzyły przestrzeń. No, można powiedzieć, że też pole energetyczne, tu zaraz zobaczycie. I właśnie Ola
złapała pierwszy raz w tym roku, tak mówiła, jaszczurkę, która w ogóle z jej ręki nie uciekała, w zasadzie nie uciekała przed nią, choć tutaj, jak widzicie, malutka jaszczurka, siedziała jej na ręce jak zaczarowana, bez ruchu praktycznie, niepodtrzymywana, także to świadczy właśnie takiej wielkiej harmonii, która właśnie na skutek też prawdopodobnie tego, że te pszczoły wcześniej się zamanifestowały. No tutaj widać, jak oblepiały to drzewo. Niestety przez te gałązki nie dało się wszystkiego uchwycić i tutaj na pewno te zdjęcia też nie są w najlepszej jakości na tym livestreamie, no ale na tyle się to dało uchwycić. No i tu widzicie, wrota ekspresji przy okazji się otworzyły. Oprócz tego, że robiliśmy kręciołek, no to kobiety tutaj malowały supy. Zaczynamy mieć na chondraskach kolorowe supy. Na razie dopiero to jeszcze dzieła niezakończone, chociaż tu zakończone, tak? No, jeszcze nie wiadomo. W każdym bądź razie piękno ich już jest znaczące, także już teraz te supy będą miały nazwy w zależności od tego, kto je namalował. Będzie łatwo się wtedy komunikować. Za chwilę wam szaman jeszcze puści film, ale po z tymi pszczołami, bo słuchajcie, naprawdę było to niesamowite. Patrzyliśmy się na to jak zaczarowani, bo też tego troszeczkę nakręciłem zupełnie na żywo. I nie trzeba tego na Discovery czy gdzieś, także mamy, słuchajcie, manifestację. O, tutaj jest momencik, bo myślę, że warto. No to na chwilę szaman się, bo ten film chyba nie jest długi, ale zobaczę. 2 minuty, 2:50, to możecie zobaczyć, jak sobie. No to jest taki dość monotematyczny, ale przy okazji śpiew tych ptaków i no i szum również piły, którą gdzieś tam no kilkadziesiąt metrów od nas używali, czy wiertarki, ale niestety mikrofon w moim aparacie jest taki właśnie abstrakcyjnie czuły. No i tak się to manifestuje. No to możecie przez chwilę też się zharmonizować i oczyścić swoje pole, jak to Halina stwierdziła, bo działanie chondraskowych pszczół jest z pewnością magiczne. Tak to mamy na chondraskach ról. Widzicie, ważny dzień. Patrz, już wszystkie siadają. Szaman nie przewidział, że pszczoły będą chciały zamieszkać na chondraskach i nie mamy ula.
Bluetooth, moi mili, to już wam oszczędzę. Wiertarki, tak jak mówię, na 100 metrów co najmniej od nas i to jeszcze za chałupą, no ale niestety szamanowy aparat ściąga wszelkie dźwięki z bardzo daleka. No i tak nam właśnie Rój przyniósł informację w takim momencie bardzo istotnym, bo kiedy się właśnie wzięliśmy za budowę kręciołka, czy przed samą, można powiedzieć, zaczęciem, a to ten nasz kręciołek już buduje się no, od zeszłego roku, czyli niedługo w lipcu będzie rok, odkąd się konstrukcja pierwsza zamanifestowała. No, może się nam go uda w tym tygodniu prawie że w całości zrobić. No, a używać go zaczniemy dopiero prawdopodobnie na następnej szkole. Także te pszczoły bardzo, bardzo powiązane są z tym kręciołkiem. No, ale o tym pewno jeszcze szaman będzie mówił. To właśnie Tomek przy kręciołku. Niewiele nam się niestety udało zrobić, ponieważ no, kręciołek jest skomplikowaną konstrukcją i maszyny przy nim się wykruszają. No, także padła nam wiertarka, no i potem tylko to, co można było ręcznie, bez wiertarki robiliśmy. No ale najważniejsze, że ta praca została zainicjowana. No, tutaj drugie dzieło chondraskowych słupów. Także już będzie słup. Będzie słup Ola i będzie słup Ania, więc będziecie tutaj ci, co będą przyjeżdżać, stawać i po Ani, i po Oli będzie się można komunikować. Gdzie się stało, to już takie zdjęcia też nieraz szaman pokazywał, jak adepci stali na słupach. Teraz nie będą stać na słupach, tylko będą chodzić po Aniach, Olach, a no i zobaczymy, kto jeszcze będzie je malował, bo to są chondraskowe, moi mili, inicjacje. Także to nie są byle jakie rzeczy i tu trzeba uruchomić wiele rzeczy, żeby się z tym zmierzyć, ale to wiedzą najlepiej ci, którzy to wykonują, więc może z czasem, o tutaj z innej strony właśnie dzisiejsze dzieła niedokończone, co prawda, no ale to jest bardzo pracochłonna i precyzyjna praca. Pomijając artyzm, to jest to naprawdę praca wymagająca wielkiej cierpliwości. Taki malowanie jednego słupa to jest no, cały dzień, a może go braknąć w zasadzie, bo ten, który macie na fotografii, to już jest drugi dzień przez Ole malowany i jeszcze jest według szamana niedokończony. Ola jeszcze nie wie, no, ale szaman myśli, że jeszcze coś tam jest niedokończony. No. A Alina musi się szybko pojawiać, jak chce słup malować, bo nie wiadomo, czy one tu będą czekać. Tu nic się nie zostawia. A nie wiadomo, ile jeszcze tych słupów będzie. No, na razie się jodła ofiarowała na bramę, bo potrzebowaliśmy właśnie taką. No więc zobaczymy, jak jeszcze przybędzie nam trochę tych słupów na chondraska. Co jakiś czas. Na razie pracujemy z tajemnicą. No i tak tu jeszcze inne ujęcie. No i takie właśnie warsztatowa dzisiaj audycja, ale myślę, że no, niektórzy są ciekawi, co tutaj robimy. Tutaj rozkminiać o głębi tych procesów szaman specjalnie nie będzie, bo z tym będą się, myślę, z czasem adepci dzielić. Natomiast no, są to bardzo głębokie procesy, otwierające na głębokie takie aspekty siebie samego, które no, myślę, że czasami są obszarami, które nie do końca wcześniej były w świadomości.
bo właśnie wyjątkowe skupienie, zmierzenie się czasami z, jak to szaman mówi, ze swoimi nieciągłościami, które się manifestują przy tego typu pracach w całej pełni, ponieważ ci, co wiedzą, co byli na Chondraskach, to wiedzą, że szaman fuszerki żadnej nie autoryzuje i faktycznie trzeba sięgnąć do głębi swojego przejawienia, żeby to, co powstaje, to, co w tym twórczym procesie się ma uzewnętrznić, pochodziło z głębi istoty, a przede wszystkim była świadomość całego tego procesu. Bo nie jest istotne tylko to, co widzicie, czyli te pięknie pomalowane suty, ale najistotniejsze w tym wszystkim jest to, co dzieje się w środku. Ta informacja, którą adept uzyskuje o sobie w trakcie tego procesu. I to jest kwintesencją całej inicjacji czy całego procesu twórczego, bo nie każde malowanie supa musi być inicjacją. Choć siłą rzeczy, o teraz słuchajcie, właśnie się manifestuje u nas w ścianie mysz, która się nie chce dać złapać w pułapkę, a jest po prostu już taka zadomowiona, że nad właśnie teraz Tomkowi nad głową. Nie pod głową, sroboli, ale on już jest tak zmęczony dzisiejszymi wydarzeniami, że po prostu zasnął. A myszka sobie nic z tego nie robi. Słuchajcie, wiosna nastała i po prostu wszyscy z nami chcą mieszkać. Myszy, kuny, zaraz wam pokażę dzisiejszą kunę, bo jeszcze się okazało, jeszcze się szaman z wami podzieli dzisiaj placuszkami spod Biału, ale tylko może wam wywołać to cieknącą ślinkę, te zdjęcia, bo słuchajcie, po prostu jest to tak niesamowicie wspaniała rzecz, że w zasadzie nie ma co opowiadać. Możecie tylko toczyć ślinę, oglądając właśnie to, co dzisiaj jedliśmy na kolację, bo jest to po prostu tak pyszne. Sam ten liść pod Biału właśnie upieczony, oczywiście nadzienie też było pyszne, ale same liście po prostu są niesamowite, szczególnie, że tutaj mamy po prostu takie eko do entej potęgi, bo faktycznie tutaj już na tej wysokości, daleko w zasadzie od miasta, bo choć to Bielsko jest kilkanaście kilometrów, to jest przedzielone dwoma pasmami górskimi dość wysokimi, także to powietrze tutaj mamy bardzo czyste. I te rośliny, szczególnie teraz właśnie, kiedy ta wiosna właśnie w całej pełni w zasadzie się objawia. Rano jedliśmy pastę z mniszka, z kwiatów mniszka ucieraną w moździerzu, ale niestety szaman nie zrobił zdjęć w takim specjalnym kamiennym moździerzu, który tutaj mamy. No a na wieczór właśnie takie placuszki, gołąbki w zasadzie spod Biału z ryżem. Wspaniała rzecz. No a na koniec słońce nam tutaj zrobiło spektakl, więc wiadomości dzisiejsze oglądaliśmy właśnie w taki sposób, siedząc i sycąc się właśnie zachodzącym słońcem. No i cóż, moi mili, a tu właśnie na koniec, co prawda to jest z dużej odległości i było już ciemno, choć na tych zdjęciach tego nie widać, zamanifestowała się kuna, żeby wspomóc właśnie procesy Oli. No i okazało się, że ona jest mieszkańcem naszej szkoły i mieszka tam w dachu właśnie pod... Szaman ją sfotografował, czekała na niego, bo to zdjęcie poprzednie, no to sfotografował ją z górnego domu, czyli z prawie tam z 60-70 metrów, ale zaczekała potem, jak się schowała i pokazała, gdzie mieszka, że właśnie wchodzi sobie pod dach i gdzieś sobie tam dalej buszuje. Nieraz ją słyszeliśmy, natomiast nigdy się wcześniej nie objawiła. Szaman tylko słyszał, jak biega po dachu.
No, a dzisiaj było to widocznie potrzebne, też ten proces dzisiejszy właśnie po zachodzie słońca zakończyła Kuna, która przyniosła tutaj wiadomości dla tych, dla których są te wiadomości, więc już też niekoniecznie muszę to wszystko opowiadać. No i cóż, moi mili, jutro może, chociaż powiem tak, jutro raczej audycji nie będzie, ponieważ jutro zapowiada się bardzo gorący dzień na, w szkole i możemy nie dotrzeć na wieczorną audycję, no ale zobaczymy. Jak się da, to szaman nada, choć może z zupełnie innego miejsca tą audycję. A jak nie, no to będzie dopiero w czwartek. No i cóż, moi mili, tak się szaman podzielił z wami trochę właśnie szkolnymi różnymi wiadomościami. No i co? Zapraszam wszystkich tych, którzy chcą właśnie doświadczyć zupełnie trochę innej rzeczywistości i przede wszystkim siebie zupełnie na innym poziomie i z innej perspektywy. I bardzo gorąco szaman zachęca was, żebyście się dzielili, przynajmniej ci, którzy bosakują, swoimi doznaniami na ten temat, bo facebookowa strona, póki szaman jej używa, póki jeszcze nie wie, czy ona się zweryfikuje, czy nie, wymaga aktualizacji i ludzie bardzo chętnie czytają takie różne wpisy. Tu Maria się podzieliła z nami, Ola, swoimi doświadczeniami i są bardzo chętnie oglądane właśnie na Facebooku. Także słuchajcie, bardzo, jeśli jest to w waszych możliwościach, bym was prosił, żebyście się dzielili właśnie swoimi doświadczeniami. Bo tutaj, jak ktoś zapomniał o bosą stopą na skrzyczne, to szaman wkleja linka. No i też w ostateczności moglibyście od czasu do czasu tam zajrzeć i ewentualnie podzielić się swoimi jakimiś komentarzami na tej stronie, bo ona po to jest i tak jak szaman mówi, czekam na takie wpisy, które no, dla niektórych ich przestrzeń niekoniecznie od was, ale z czasem wiem, że się pojawią, bo ten bosak dla jednych jest uziemieniem, dla innych można powiedzieć, tak jak pisała Maria, pozbyciem się różnych dolegliwości, a dla jeszcze innych może stać się pozbyciem się czy uzdrowieniem z ciężkich chorób, z którymi nie poradziła sobie medycyna, bo taka jest w tym, taki jest potencjał. No i chociaż z wdzięczności za to, że szaman napierdziela do puszki dla was od czasu do czasu, a trwa to już ze 2,5 roku prawie, no to moglibyście no, zrobić coś dla szamana. No i tyle. Cóż, moi mili, tą prośbą kończę dzisiejszą audycję. No i tak jak mówię, jeśli się uda, jutro gdzieś będziemy pod internetem i w ogóle w takim stanie, żeby nadać tą audycję, no to może będzie, jeśli nie, to dopiero w czwartek się usłyszymy. No, a Arturo mógłby wkleić na bosą stopę jeszcze raz ten swój filmik, bo gdzieś mi go przysyłałeś, ale ponieważ wtedy jakoś jeszcze nie czułem, że tą stronę trzeba aktualizować, to muszę się gdzieś przekopywać. Już nie wiem, czy mi go wysłałeś na Skype'a, czy na pocztę. Jakbyś go wkleił też, to by był bardzo fajny, bo to inna przestrzeń. No, super. Dzięki bardzo z góry. My się może jeszcze jutro podzielimy filmem z zimowego wyjścia, niekoniecznie na Skrzyczne. Być może będziemy w Tatrach jutro, a ponieważ w Tatrach jest jeszcze dużo śniegu, to może zdobędziemy trochę wyższy szczyt, niekoniecznie
niekoniecznie ciągle skrzyczne, bo trzeba nasycać przestrzeń bosakowymi algorytmami pod różnymi szerokościami i długościami, żeby to spopularyzować, moi mili. Nie tak matrixowo, tylko żeby ludziom pokazać zupełnie inną alternatywę. Alternatywę, o której kompletnie zapomnieli, która może uleczyć z matrixowego obłędu, nie tylko z ciężkich chorób, ale dopóki przestrzeń się nie nasyci taką informacją, no to będzie to postrzegane jako dziwność, jako dewiacja, jako coś, z czego się nie zrobi, żeby zaistnieć, lub tego typu komentarze się mogą pewno pojawiać, ale w zasadzie to nie ma się, myślę, że wy już się nad tym w ogóle nie zastanawiacie, szaman też, natomiast po prostu, jeśli widzicie w tym jakiś sens, to po prostu dzielcie się, a dzielcie się jak możecie. Jeśli możecie w jakiś sposób wspomóc to, co zaczął szaman, no to będę wam bardzo wdzięczny. Więc jeszcze raz życzę wam dobrej nocy i trzymajcie się. Do usłyszenia.